ruszamy w dalszą drogę. Szlakiem smaków trafiamy na południe Polski, a konkretnie do Krakowa. To właśnie tu przez wieki dostarczano produkty wytwarzane w okolicznych wsiach. Trafiały one głównie na królewski stół do Wawelu. Z Piasków Wielkich, znajdujących się od 1940 roku w granicach administracyjnych miasta Krakowa, dostarczano tam kiełbasę zwaną piaszczańską, co miało odzwierciedlenie w pewnej legendzie. Proszę bardzo, zapraszam. Skarbnica smakowych skarbów. Tak jest. Zaglądamy do pierwszej wędzarni. Wszystkie są tradycyjne. Tradycyjne wędzone, opalane drewnem. Postanowiliśmy odwiedzić to miejsce. Dotarliśmy do zakładu mięsnego Szczepana Gawora, który kontynuuje tradycję wytwarzania mięsnego rarytasu, posiadającego chronione oznaczenie geograficzne. Wizytę zaczynamy od serca tego miejsca – wędzarni. Ważnym etapem w produkcji kiełbasy piaszczańskiej jest wędzenie, do którego wykorzystywane jest drewno z drzew liściastych – bukowe, olchowe i dębowe. Dlaczego zdecydował się Pan w swojej masarni wytwarzać kiełbasę piaszczańską? Wie Pani, tradycja wyrabiania wędlin w naszej rodzinie, jak i okolicy, jest dość długa. No i wiele słyszałem o historii o Piaskach, zwłaszcza o kiełbasie piaszczańskiej, gdzie po prostu była wyrabiana ta kiełbasa i Piaski Wielkie słynęły z tego, że zaopatrywały cały Kraków wędliny i mięso. Jako chłopiec słyszał Pan legendę o kiełbasie piaszczańskiej? Tak, oczywiście. Od najmłodszych lat, jak tata wyrabiał wędliny, to opowiadał mi tą historię właśnie o Piaskach. Na tym Pan wyrastał. Opowiedzmy tą legendę. Legenda głosi, że za panowania króla Kazimierza Wielkiego Piaszczanie chcieli sprzedawać swoje wędliny i mięso w Krakowie, za murami miasta. Ale cech rzeźników krakowskich im na to nie pozwalał. Więc poszli na skargę do króla. Król wysłuchał ich skargi i powiedział im tak: jeżeli przez mury miasta przemycicie kiełbasę sążniową, czyli taką na 2 metry, to pozwolę Wam handlować w Krakowie. No i chłopi ci byli trochę zasmuceni, bo wydawało im się to niemożliwe, tym bardziej, że były bramy szczerzone bardzo dobrze. Więc wpadli na pomysł, wydrążyli kij i do tego kija wsadzili tą kiełbasę i w ten sposób przemycili przez bramy miasta do Krakowa. I udało się. Udało się. Złożyli to u stóp króla. Król rozradowany, że im udało się. I od tego czasu pozwolono im handlować w Krakowie. Kiełbasa piaszczańska ma wieloletnią tradycję, a także teraz unijny certyfikat. Tak, udało nam się uzyskać ten certyfikat. I na tą chwilę jestem jedynym producentem tej kiełbasy. Czy cieszy się ona powodzeniem? Bardzo się cieszy powodzeniem, tym bardziej, że ona jeszcze jest mało znana, ale myślę, że z biegiem czasu będzie coraz bardziej słynna. Kiełbasa piaszczańska jest kiełbasą grubo rozdrobnioną, przygotowywaną z mięsa wieprzowego, peklowaną na półmokro marynatą ze specjalnie przygotowywanego wywaru ziołowego. Właśnie tak powstaje kiełbasa piaszczańska? Dokładnie tak. Wcześniej wymarynowane mięso pokrojone, dzień wcześniej, zalane marynatą z wywarem ziół i sól. I tak sobie leży dobę w chłodni, w peklowni. Następnie mieszamy tutaj z przyprawami i z farszem. I teraz ostatni etap. No jeszcze nie ostatni. Przedostatni. Teraz etap jest nabijania do osłonek i następne osadzanie, czyli takie krótkie odpoczywanie tej kiełbasy przed wędzeniem. Następnie idzie do wędzarni tradycyjnej, opalanej drewnem i tam po prostu wędzimy, dochodzi temperatura i później studzimy i kosztujemy. To popatrzmy, jak to się dzieje. Jak Pan robi te supełki? No, osobno. To jest naprawdę sztuka. Ma Pan w tym wprawę. To jest ta owinięcia sznurka. Trzeba się długo uczyć. za uczniem to nie jest takie proste, żeby to załapać. Jak to można wiązać? Kwestia wprawy zdecydowanie. I po 4 godzinach mamy naszą bohaterkę. Dokładnie. Po tym czasie już kiełbaska gotowa,
Teraz ją to wystudzimy i można kosztować. Małopolska za sprawą rzeźników spod krakowskich wsi słynie z wyjątkowych kiełbas. Wytwarzana jest tu również kiełbasa lisiecka, która także posiada chronione oznaczenie geograficzne.